Z tego, co pan poprzednio powiedział, ogólne zadłużenie miasta jest w granicach około 200 milionów. Na dzień 30 czerwca. Tak. W chwili obecnej. I rozumiem, że... Nie, na dzień 30 czerwca. Ja jednak chciałbym powiedzieć, że my nie spłacamy długu w jednym momencie w roku i nie zaciągamy go w jednym momencie. Tak? Dobrze, no ale jak sądzę, to między 30 czerwca a 5 września no, jakoś radykalnie on się nie zmienił, ten poziom zadłużenia. Jeżeli się zmieniło o 3, 5, 10 milionów złotych, to dajmy sobie spokój z tymi szczegółami. Więc rozumiem, że jest to 200 milionów. Tu pan pisze, to na razie, dane tak czyny nas raczej nie interesują. Natomiast... Momencie, trzymajmy się na razie pewnego budżetu. Jeżeli to jest 200 milionów, chciałbym jeszcze zapytać, w tym jak rozumiem, są to czysto długi miasta, w tym długów spółek Szanowni Państwo, i kredytów rozmawiamy o uchwale budżetowej, przepraszam najmocniej, w WPF-ie. Więc jednak chciałbym Państwu na początek powiedzieć, że to są dokumenty dotyczące tylko i wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, czyli nie zawierają niczego, co związane jest ze spółkami komunalnymi, SPZOZ oraz innymi samorządowymi osobami prawnymi. Dobrze. I teraz jeszcze jedno pytanie, ponieważ no, ja rozumiem, że Pan realizuje budżet, bo rozumiem, że to są zobowiązania czy długi budżetu miasta. Natomiast kilka tygodni temu mieliśmy okazję gościć tutaj dyrektora szpitala. No i z tego, co on nam przedstawił, wynikało, że długi szpitala, czyli ogólny poziom zadłużenia szpitala zamyka się kwotą 300 milionów złotych. I teraz chciałbym wiedzieć tylko, na ile i w jaki sposób miasto jest uwikłane poręczeniami czy innymi formami w gwarancję czy gwarantowanie tych długów, o których mówił dyrektor. Ja muszę tylko jedną taką prośbę, żeby może nie używać tak bardzo takich bardzo określonych określeń. Ja nie rozumiem, co znaczy słowo uwikłamy. No uwikłamy w sensie... Ja panu chcę słowo uwikłamy. Więc miasto jest uwikłane w dług szpitala, jeżeli jest na przykład, że tak powiem, żyrantem tego długu, czy udzieliło poręczeń. Tak należy rozumieć użyte przeze mnie słowo uwikłane. Jak Państwo byście zerknęli na uchwałę WPR, tej częścią jest wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji. Więc ja bym chciał Państwu ten wykaz zaprezentować. Ale niech pan nam tylko powie. Nie udzielało. Ile szpital jest zadłużony i... Znaczy, ile szpital jest dzisiaj zadłużony, ja panu nie powiem, tak? Ja bym chciał wziąć RBZ, jak państwo wiecie. Znaczy, ja nie będę, pan mówił około 300 milionów. Jak to nie ma znaczenia wielkiego, czy to jest 305, czy 295, to zostańmy przy tym, dobrze? Natomiast, żeby miasto, tak jak pan powiedział, zostało uwikłane, to musi podpisać stosowną umowę. Na tę umowę prezydent musi mieć upoważnienie Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, ponieważ poręczeń się nie odbywa się poręczenie tak, ponieważ poręczenie będzie musiało być zaprezentowane w układzie wieloletnim w WPF-ie. Ono obciąży nadwyżkę operacyjną miasta w takim stopniu, w jakim na dany rok przypada rata i koszty obsługi zadłużenia. Więc miasto ma poręczenie bardzo stare, jeszcze sprzed 2005 roku i zaraz pokażę Państwu. Natomiast obecnie miasto nie udzieliło żadnego poręczenia i gwarancji miastu. Ja takiego poręczenia nie kontrasygnowałem, bo też jest umów kontrasygnowany skarbnika. To jeszcze może Pan na jedno pytanie. Jaka jest odpowiedzialność miasta jako organu założycielskiego szpitala za zaciągnięte przez ten szpital długi, bo z racji bycia organem założycielskim jakieś konsekwencje chyba płyną i czy jest to jakieś zagrożenie dla ewentualnie dobrze? To po kolei. Jak jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność miasta polega przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru. Ja tu mówię artykuł 121 ustawy o działalności leczniczej. Tak? Czyli sprawowanie bieżącego nadzoru nad sytuacją finansowo-majątkową SPZOZ-u, dla którego jest się organem założycielskim. To po pierwsze. Po drugie, artykuł 55 ustawy o działalności leczniczej mówi o mechanizmie przejęcia długu lub pokrycia.
nadużycia ujemnego wyniku finansowego szpitala w przypadku, kiedy ten wynik przekroczy równowartość amortyzacji. Tak? Ponieważ w Polsce przyjmuje się, że jednak szpitale nie odtwarzają majątku z amortyzacji, tak jak odtwarzają to podmioty komunalne, tylko po prostu odtwarzają najczęściej z dotacji samorządowych, rządowych, różnych zewnętrznych finansowań. Żeby ten mechanizm był zastosowany, to szpital musi osiągnąć stratę w wysokości przekraczającej amortyzację, po czym organ założycielski ma zgodnie z rzeczonym przepisem 3 miesiące na podjęcie decyzji o pokryciu ujemnego wyniku powyżej tej amortyzacji lub przejęciu zadłużenia szpitala i przekształceniu go w spółkę prawa handlowego. Taka jest odpowiedzialność. Nie można Amortyzacja za jaki okres? Za jaki okres? Za rok. Za rok. Znaczy, jak ma pan wynik finansowy, to bez nie trzeba podejmować interwencji z artykułu 55, dopóki ten wynik finansowy nie jest większy od ujemny. Nie jest mniejszy, przepraszam, bo ujemny nie jest mniejszy od ujemny. Ja bym tak proponował, żebyśmy przeszli do fazy pytań, bo myślę, że tutaj bardziej wiele osób ma pytania do zadania i w związku z tym, że prosiłbym, żeby to się odbywało w sposób taki uporządkowany i kontrolowany. Także ja będę udzielał Państwu głosu i nie wiem, tak. Mikrofon będzie... Grobo jakaś elektrownia, będzie inwestycja. Może Pan określić, gdzie to się znajduje ta inwestycja? Ja nie powiedziałem absolutnie elektrownia, powiedziałem GPZ Węgrowo, czyli główny punkt zasilania Węgrowo, tak? Jak Państwo wiecie, skoro ma powstać inwestycja energii, elektrownia gazowa. Ja pana się pytam, gdzie to się znajduje? Przy jakiej ulicy? Szanowny panie, nie mam pojęcia, przy jakiej ulicy znajduje się GPZ Węgrowo. Też ja chcę panu wyjaśnić, że wy wprowadzacie obywateli w błąd. A wie pan dlaczego? Tak. 38 lat ten teren należy do miasta. To jest po pierwsze. Tam jest ulica Żurawia. Proszę pana, jest ulica Jastrzębia. A pan mówi o jakiejś gminie. Gmina Węgrowo to jest, proszę pana, po lewej stronie. Tam, gdzie były kiedyś PGR-y. Nie, wydaje mi się, że chodzi tu o pewne nieporozumienie, bo pan wymienił to, mówiąc o ewentualnych dochodach, jakie można uzyskać z tytułu pewnej operacji, którą miasto z tym inwestorem przeprowadzi. Ja rozumiem. Więc jakby należy rozumieć, ja rozumiem, że mówił o Znaczy, a mówi pan o tym, co jest w ramach projektu, który jest robiony, modernizacja? Nie, nie, nie. W zeszłym roku było zrobione do hotelu Rad. Tak, do, zrobione. Do prywatnego hotelu było zrobione w nocy, proszę pana. Ponoć kosztowało to minus 200. Ale wydaje mi się, szanowni państwo, że jednak jak pan jestem adresatem tego pytania. A kto? No, myślę, że przede wszystkim ci, którzy odpowiadają za infrastrukturę drogową, to jest Zarząd Dróg Miejskich lub pan wiceprezydent Sikorok, pan prezydent Malinowski. Szanowni państwo, państwo wyobrażają sobie. Ja pytam się pana o koszt jaki. Szanowny panie, pan wyobrażenie o tym, że ja jestem w stanie udzielić panu od ręki odpowiedzi na każdą pozycję, to jest mylne wyobrażenie. Budżet, szanowni państwo, plan finansowy, to mogę ja dokończyć, plan finansowy to jest około 10 tysięcy pozycji wydatków. Szanowni państwo, było wiadomo, kiedy będzie spotkanie. Naprawdę nie było problemu, żeby państwo zadali to pytanie, szybciej się z tego przygotować. Ale proszę pana, pan tutaj się spotyka z mieszkańcami, a nie z dziećmi. Nie, ja się nie spotykam z mieszkańcami. Ja się pytam, jakiego, ja pan wiem dlaczego. Bo w ubiegłym roku straciliśmy 1 200 000, tak? Tak? Ale nie wiem, o jakiej pan kwocie mówi. Podali media, 1 200 000, tak? Do czego zmierzam? W tym roku lecimy od rządza znowu z torowiskiem wymiany torowiska. I te pieniądze gdzie poszły? Błoto poszły. Złe planowanie jest. Złe planowanie jest, to jest jedno. Ale może skupmy się na pytaniach dotyczących sytuacji finansowej miasta. Bo tu oczywiście to rozumiemy. Ale generalnie to pytanie tak. Dotyczy tego, że w ubiegłym roku przeprowadzono, żeby przystosować wjazd do hotelu, dokonano przebudowy torowiska na pewnym odcinku, podczas gdy w tym roku to samo torowisko w tym samym miejscu rozebrano. Ale myślę, że rzeczywiście tutaj być może będziemy mieli do
spotkanie z którymś z panów prezydentów, jeżeli zdecydują się na przyjęcie zaproszenia, a dzisiaj proponowałbym, żebyśmy jednak trzymali się ogólnej sytuacji finansowej, w jakiej nasze miasto się znajduje. Panie Wisielski, dlaczego ja tu pytam się? Bo też była robiona rekrutacja rynku, tak? Tak? I tylko jest piękny pomnik, a ta cała powierzchnia Kostka jest gorzej wykonana, jak była wykonana. No, takie są nasze opinie. Mało to, dlaczego ja to mówię znowu? Bo dzisiaj ulice, chodniki i ścieżki dla rowerów, tak? Są oddane, tak? A jest wszystko źle zrobione. Mało to. Zgadzam się z panem, ale płacimy, na wszystkie te pytania... Płacimy pieniądze, tak? I to są fundusze nasze. I się znowu kryzys. Ma pan rację, tylko że myślę, że będziemy mieli jeszcze tutaj osoby, które będą bardziej... Nie chcę powiedzieć kompetentne, ale tak, ale na to odpowiedzieć. Ale skarbnik chyba jest kompetentny, bo muszą rodzicać dochodów. Tak, ale wykorzystajmy obecność pana skarbnika, żeby porozmawiać o sytuacji finansowej w mieście. Proszę panie, mamy rok 2013, tak? Pytanie, w jakim roku, biorąc dzień dzisiejszy, tu za podstawę, nastąpi spłata ostatniego kredytu? O tym też mówię. I przyjmujemy założenie, że na przykład na dzień dzisiejszy mamy pewną ilość kredytów. Tak? Tak, dlatego nie bierze. Tak, kiedy nastąpi spłata ostatniego kredytu? Jakie będą koszty obsługi tego kredytu? Oczywiście mówimy wszystko o kwestiach planowanych, tak? Rozumiem, tak, że będzie tak, że to się będzie w czasie być może zmieniło. 2028 rok. 2028. Proszę zwrócić uwagę, ta tabela zawiera tą informację, tak? Włącznie z planowanym kosztem długu na okres, tak? Może zróbmy w ten sposób, ja odcyfruję w chwili wolnej panu podam, albo dam panu cały dokument, ok? A że z głowy też nie powiem, tym bardziej, że my przeliczamy koszt obsługi, co ubra jakoś nie non-stop, ślad za tym, jak się zmieniają wybory, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, że nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, jaki będzie koszt długu, dopóki kredyt się nie zakończy, ponieważ elementem zmiennym oprocentowania jest właśnie stawka FIBOR, która się no dość mocno zmienia. Tak? Także 2028, o ile? Tak? Mam jeszcze jedno pytanie. Też mówię o finansach. Na dzień dzisiejszy miasto, tak, proponuje mieszkańcom solanki zrobić w Lesie Rudnickim. I byli tam fachowcy, którzy stwierdzili, że w Lesie Rudnickim rosną sosny. Tak? A ja się pytam, dlaczego nie można wykorzystać szpitala i ze szpitala zrobić szpital uzdrowiskowo-leczniczy i tam, proszę pana, panie skarbniku, też są lasy, też są sosny. Mało to, proszę pana, tam są samosiejki w większości. Samosiejka, to jest różnica samosiejka, a drzewo, to jest różnica. Dlaczego to mówię? Bo koło szpitala, tak? Zostałoby wycięte kilka hektarów lasu, tak? Mam porobione zdjęcia. Tak. I proszę pana, pocięto na takie kawałki. Dęby jesiony 150-letnie. Teraz pytanie, czy to nie mogło iść do tak i nie można było wziąć pieniążków? A jak ja walczyłem o Orlik na lotnisku, tak? I proponowałem, żeby koszt... Ale nie mieszka też walczył. To są finanse, proszę państwa. To są finanse. Mogę odpowiedzieć, dlaczego miasto? Ponieważ to nie był teren miasta, tak? To podlegało specustawie, ten pas drogowy został zajęty na podstawie specustawy. Ale powiem szczerze mówiąc tak, jeżeli by na terenie miejskim wycięto drzewo i sprzedaż tego drzewa nie zasiliłaby dochodu budżetu miasta, to byłoby przestępstwo. No, w pewnym rozmiarze, tak, nie wiem, przestępstwo się zaczyna od 250 zł obecnie, tak? Ponieważ no, byłoby to niewłaściwe dysponowanie majątkiem miasta. Znaczy, szanowni państwo, znaczy... Ja bym nie chciał, bo no, ja się nie czuję tak jakby do końca upoważniony do wszystkich odpowiedzi. Może też mnie źle nie zrozumieć, ponieważ no, z całym szacunkiem jednak wszystko prędzej czy później jest pieniędzmi. Natomiast proszę zdawać sobie sprawę, że budżet miasta realizuje 60 podległych jednostek, z czego każda z nich ma kierownika i głównego księgowego. Ja rozumiem, że może dla państwa to jest w pewnym sensie przerost, no ale umówmy się też, że no, 100% przerostu nie jest. Ja nie mogę mieć wiedzy o każdej rzeczy, która się w mieście panie dzieje. O to mi chodzi. Tu grosz. Ale nie są, więc tłumaczę. Ale tłumaczę. Jeżeli byłby to majątek miasta, to musiałby zasilić. Skoro nie zasilił, to nie był to majątek miasta. Chyba, że doszło do tego, że... Tak?
Proszę Państwa, też panie konkretnie. Prawda jest taka, że rzeczywiście musimy się jednak trzymać tych spraw finansowych, bo tak, to przejdzie, możemy za chwilę zacząć rozmawiać o szkołach, czy są dobre, że zarządzane, czy źle, czy jest tam dobra prowadzona polityka finansowa. No starajmy się jednak wykorzystać ten, to pole spraw, w których pan skarbnik może udzielić najpełniejszych odpowiedzi. Ja mam też pytanie. Chciałbym zapytać, bo nie byłem na bieżąco, nie śledzę tak funkcjonowania Rady, ale czy były w tym roku przypadki zaciągania przez miasto kredytów na finansowanie wydatków bieżących? Nie ma takiej możliwości. Proszę zwrócić uwagę, że od 2010 roku ustawa o finansach publicznych wprowadziła zasadę równowagi budżetu bieżącego. To znaczy nie można podjąć uchwały i jej wykonać w takim kształcie, że dochody bieżące są mniejsze od wydatków bieżących. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią to jest to, jak się finansuje płynność budżetu miasta w trakcie roku. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, tak jak powiedziałem, budżet to jeden rachunek bankowy, na który wpływają wszystkie pieniądze. Zarówno z subwencji, dotacji, podatków, refundacji wydatków majątkowych oraz wypływają wszystkie wydatki bieżące i majątkowe. I w trakcie roku zaciąga się dług na przejściowe finansowanie deficytu, ponieważ w tej perspektywie UE nie istnieje taki mechanizm jak w poprzedniej perspektywie UE, czyli BGK nie finansuje tak zwanego finansowania wyprzedzającego albo prefinansowania dla projektów unijnych. To odbywa się teraz na poziomie budżetu miasta poprzez taki kredyt na przejściowe finansowanie deficytu. Więc moja odpowiedź jest taka. W obecnym kształcie ustawy nie można zaciągnąć takiego długu, chyba że rozumiemy przez to dług na przejściowe finansowanie deficytu. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że w tym momencie, jak mamy do zapłacenia fakturę za wydatki majątkowe, to my nie wiemy, z czego ją płacimy. Tak samo jak nie wiemy, z czego płacimy fakturę za wydatki bieżące, bo płacimy ją ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym gromadzi się każdy tytuł dochodu budżetu. Nie rozumiem, że dla miasto, dla tego, żeby mieć płynność bieżącą, musiało w tym roku zaciągać. Odpowiedź moja nie. Nie dlatego, żeby mieć płynność bieżącą, tylko i wyłącznie dlatego, że w odróżnieniu od poprzedniej perspektywy, gdzie funkcjonował taki mechanizm na przykład na pierwszym etapie trasy średnicowej, że to BGK wykładał pieniądze na część refundowaną i własną, po czym refundowana była finansowana na przykład dłużnie przez miasto, a ta własna refundowana była dłużnie przez miasto, ale finansowana wpływała z struktur, natomiast to się odbywa obecnie na rachunku bankowym miasta. Można by powiedzieć w ten sposób, że skoro, proszę zwrócić uwagę na dochody, które wpłynęły. Wpłynęło więcej dochodów bieżących niż wydatków bieżących. Zatem nie było takiej potrzeby. A więc to, co miasto uruchamia, to uruchamia po to, żeby obsłużyć tytuł wydatku majątkowego. Tylko przedtem to się odbywało na wyodrębnionych rachunkach, to było bardzo łatwe do zidentyfikowania. Obecnie odbywa się to wszystko na jednym rachunku bankowym. Tak? Czy można wrócić do sprawy Solanek? Mam takie dwa pytania. Od wielu już lat postępuje, jakby to powiedzieć, upadek tych Solanek. Dlaczego miasto, dlaczego pan jako skarbnik pozwalacie na to, że co roku tam następują straty? Straty netto idące w miliony złotych. To jest 1 200 000, 1 400 000. Następne pytanie. I kto to toleruje? Jak to długo będzie trwać? Następne pytanie. Dlaczego miasto nie wykorzystało szansy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 6.2 i wzorem innych miast, może takich jak Uniejów, jak wiele innych państwo, które znacie, tego bogactwa, tej perełki naszej, jakim są te wody termalne o doskonałych waszych gościach, nie wykorzystało. Jak to długo mnie trwało? Moje pytanie jest, dlaczego? Dlaczego? I jeszcze drugie pytanie, tak? Co się stało? Tu wielokrotnie była mowa, szczególnie prezydent Wiśniewski o tym mówił, z tymi 30 milionami, gdy prezydent Wiśniewski odchodził z urzędu, tak? Gdzie te środki się podziały? To przypomnę, chodzi o pieniądze, które którymi celowaliśmy w budowę tak zwanego akwaparku, które fizycznie istniały, myślę, że pan to potwierdzi, się zgodzi. Ponieważ były to należności, jakie miasto, znaczy wierzytelność jako miasto posiadało, posiadała w stosunku do tego. Od którego pan sobie życzył? Od tego pierwszego, o Solankach, tak? O tych Solankach. No może odpowiedziałbym, przepraszam, od ostatniego, bo będzie mi najprościej jeszcze pokazać państwu.
Dobrze? Ja chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście pan ma rację, taka należność istniała. Tylko poza tą należnością istniał jeszcze dług. W stosunku do Banku Ochrony Środowiska, które miasto zaciągnęło na wybudowanie oczyszczalni. Ta należność powstała z transakcji, którą miasto to przeprowadziło, sprzedając oczyszczalnię wodociągom miejskim. Oczywiście rozkładając ją słusznie na długi okres, wiadomo, że nikt nie byłby w stanie tego spłacić na bieżąco. Przy czym wodociągi w określonych miejscach, w określonych transzach spłacały miastu te pieniądze. Gdzie one się znalazły? Szanowni Państwo, to jest dochód budżetu miasta od kilkunastu lat, to nie. On jest zapisywany po stronie dochodów budżetu miasta jako wpływ ze sprzedaży majątku. W każdym sprawozdaniu i w każdym projekcie uchwały budżetowej ta kwota jest dokładnie wymieniona. To jest nie do końca do złotówek, 4 600 000 zł rocznie. Na co ona jest przeznaczona? Na finansowanie wydatków majątkowych budżetu miasta. A oprócz tego na spłatę długu, ponieważ my do końca też nie jesteśmy w stanie co finansuje co, tak, w budżecie. Mamy tą niestety jedność materialną budżetu, ale można przyjąć takie uproszczone założenie. Tyle, ile miasto otrzymało pieniędzy z wodociągów z tytułu należności, miasto w tym roku skończy spłatę tego długu 7 900 000. To jest ten dług, który akurat Państwu pokazywałem. A w przyszłym roku wpłynie ostatnie 4 600 000. Gdybyśmy te kwoty z tego okresu zestawili, to te kwoty były prawie tożsame. O ile się nie mylę, 30 000 000 długu, 34 000 000 długu, była trochę wyższa kwota długu niż kwota tej należności. Także z całym szacunkiem mowa o tym, że nie wiadomo, gdzie są te pieniądze, to jest nadużycie, już wiadomo, gdzie są te pieniądze. Ale poczekajcie, szanowni Państwo, dokończę i zaraz Państwo widzicie. One się znalazły w budżecie miasta. Tak? Budżet miasta, szanowni Państwo, też obsłużył dług, który powstał, nie? Nie spłacał? Oczywiście, że nie. A kto spłacił dług? Miasto spłaca długi, ale nie wiem, czemu pan odpowiadając, co z tymi pieniędzmi, mówi pan ukierunkowane były na spłatę długu i oczywiście... Nie, przed chwilą powiedziałem, że w związku z jednością materialną, że do końca nikt nie wiadomo, co jest płacone z czego. Natomiast można powiedzieć, że to jest ekwiwalent. Jeżeli zainkasowałem te pieniądze do budżetu, a równocześnie w takiej wysokości spłaciłem dług, to mogę przyjąć założenie, że te pieniądze posłużyły spłacie tego długu. Nie, to tylko pan tak tłumaczy, ale to ale szanowni Państwo, ale bardzo często są też takie pytania, co finansuje co. Nie, ja też się muszę tłumaczyć przed radnymi, przed Państwem, że nie można do końca wskazać, ale w ekwiwalencie jest to. Więc jeżeli mówimy, że została należność, co jest prawdą, to proszę też pamiętać, że został dług. To nie, też jest prawdą. Okej, okay, ale też proszę pamiętać o tym, że pan przejął nadwyżkę w kasie, która gwarantowała spłatę długu. Ja przejąłem nadwyżkę w kasie, która wynikała z tak zwanego rozliczenia między latami, ponieważ dług zaciąga się według wielkości planowanych. Natomiast dochody i wydatki realizują się według wielkości wykonanych. Te pieniądze były poza budżetem i one mogły być skierowane na salę. Ale teraz pani, przepraszam, ale teraz pani mówi o tym, że znowuż pani, znaczy pani jest wolno wskazać, a mi nie jest wolno wskazać. One zostały przeznaczone na finansowanie budżetu miasta w zakresie inwestycji. Natomiast decyzja o Solankach jest decyzją nie moją, ponieważ to nie skarbnik podejmuje decyzję o tym, jak wygląda plan finansowy inwestycji. I to jest już dyskusja, jak ja bardzo miałbym prośbę z panem prezydentem, albo myślę tak. Natomiast ja odpowiem na te pierwsze pana pytanie. Jak miasto długo będzie... Także zgadzamy się, żeby tutaj podsumować, zgadzamy się, że nie poszło to na spłatę długu. Bo nie było takiej potrzeby. Na spłatę długu były pieniądze, nie zgodzę się z tym, ponieważ dla mnie to była transakcja polegająca na tym, że gdyby miasto było właścicielem oczyszczalni i było w stanie na niej wygenerować wynik służący spłacie długu, to by wygenerowało. Miasto zresztą uważam bardzo słusznie, przekazało ten obiekt majątkowy swojej spółce za należność i tą należnością spłaciło dług. Decyzja to nie jest, no niestety to nie jest tak, ponieważ ta nadwyżka, która została... Te pieniądze były pod postacią wierzytelności. Dokładnie skorelowane. Dokładnie nieprawda. Ale nie, decyzja, proszę,
Izbia, proszę Państwa, nie. Sprawa jest prosta. Ja oczywiście znam odpowiedź na te pytania, natomiast pytałem specjalnie, żeby to zostało tak, ale chciałem, żeby Pan odpowiedział, ponieważ w wieloletnim planie finansowym, w którym w 2006 roku miasto Biało, dokładnie wyliczone były środki również przygotowane na spłatę tego długu, które miasto posiadało, natomiast te pieniądze znajdowały się poza budżetem w formie wierzytelności. Czy wieloletni plan zobaczyć? Oczywiście. Ale nie wydaję WPI, ponieważ pierwszą uchwałę, proszę Państwa, w 2006 roku. Ja rozumiem Państwa, że Państwo mieliście pewną wizję. Ja się z tym zgadzam. Ale to na nie pieniądze. Ale chwileczkę, to była pewna wizja. Nie, nie było na to pieniędzy. Oczywiście. Ta należność została wniesiona aportem do spółki Park Wodny, o ile się nie mylę. Ale została wycofana aportem i posłużyła miastu na spłacenie tego. Ale najlepszy Pan teraz właściwie potwierdził, że tak, te pieniądze fizycznie istniały, ponieważ zostały wniesione. Wodociągi były na to przygotowane, żeby w każdej chwili, nie czekając ileś lat, były w stanie w ciągu bardzo krótkiego czasu, w ciągu 2-3 lat. Oczywiście, że tak było, żeby pieniężyć je na konkretne 30 milionów złotych. Natomiast nie, pan ma rację, mówiąc, że tak, te pieniądze żeście wrzucili do budżetu i się rozpłynęły. No, tak, na coś poszły. Ja nie mówię, że zostały ukradzione, ale spłata długów była przewidziana i zaplanowana w budżecie bez tych pieniędzy. To po prostu wrzuciliście pieniądze. Nie wy, ja bym prosił, bo towarzysze za Bugiem zostali. Ale to do pana prezydenta, szanowny panie. Ale ja nie mówię, pan nie. Pan ja nie, to gdybym mówił do pana wy. Ja nie słyszałem do wy. Ale ja mówię wy, tak mówię wy, ale nie do pana, tylko wy jako w liczbie wrogie. I elementarna wiedza z języka polskiego mówi, że to nie jest zwrot typu rosyjskiego, kiedy do pojedynczego człowieka się mówi my towarzyszu, tylko wy w języku polskim oznacza większą grupę ludzi. Pana prezydenta, wiceprezydentów, władze miasta. Państwo chcecie rozmawiać o polityce, o decyzjach, ależ oczywiście, że tak. O decyzjach, szanowni Państwo, wszystko prędzej czy później zamienia się w pieniądze. Państwo chcecie rozmawiać, czy zbudować to, czy zbudować tamto. Nie, o pieniądzach, które ale okej, o pieniądzach, które służą temu budowie. Natomiast to nieskarbnie podejmuje decyzję, czy zbudować to, czy zbudować tamto. Nie, ja nie twierdzę, że zmarnotrawienie, w mojej ocenie, tych pieniędzy, to jest pana wina, nie ktoś tę decyzję podjął. Pan to zaksięgował. Pan to zaksięgował i tyle. To ja nie do pana mam decyzję o tym. Tylko chcę, ponieważ sprawa dotyczy finansów, to niestety, no... Proszę pana, już powiedziałem, wszystko dotyczy finansów. No to, co pan mówił, też dotyczy. To, że jest źle położona kostka, a jeżeli państwo tak oceniają, to też dotyczy... Znamy... Nie, ale myślę, proszę Państwa, że znamy odpowiedź, gdzie podziały się te pieniądze. Nie, szanowni Państwo, proszę bardzo, macie tezę. To nie było pytanie, tak jak Pan powiedział, Pan już miał odpowiedź. To się nie stawia pytań, na które się zna swoje odpowiedzi. Ma swoje. Ale zaraz, te pieniądze wpłynęły do budżetu i zostały na coś wydane. Nie, posłużyły spłacie długu. Ale te, które zostawiła pani w budżecie, posłużyłyby wtedy. I wtedy byłoby okej. Okay. Nie, pan mówi, jedno konto bankowe. Uwaga, że generalnie miasto bardzo rzadko powołuje budżety, które się finansują komercyjnie. Tak? Nawet takie wodociągi, to jest podmiot wewnętrzny w rozumieniu prawa unijnego, bo on pobiera opłatę za wodę i ścieki, którą zresztą moment, rada czy prezydent w określonej procedurze uchwala. Ustala.
tak? Jakby na wniosek oczywiście prezesa. I gdyby nie ustalił odpowiedniej wysokości, to ta spółka też by mogła ponieść stratę, tak? Czy inne spółki. W mojej ocenie ten podmiot został zaprojektowany zawsze tak, że to była ta słuszna idea rozwoju złóż solarkowych. Co do tego, co do reszty, jak wygląda, o, to jest już dłuższa historia, tak? Natomiast dla mnie ten podmiot nie został zaprojektowany w ten sposób, żeby on się samofinansował. Że on nie osiągnie stopnia samofinansowania, ponieważ on nie świadczył, on musiał świadczyć dużo większy rozmiar usług, taki, który jest dopiero projektowany, po to, żeby mógł się samofinansować. To jest pierwsza sprawa, to kończy, dobrze? To jest pan się już wyrywa. Natomiast druga sprawa odnośnie szeregu 6.2. Oczywiście, że spółka startowała w konkursie, tylko w konkursie z RPO. RPO to jest regionalny program operacyjny, czyli województwa. U mnie to nie jest województwo kujawsko-pomorskie. I wie pan, nie wiem, czy pan wie też, jaka była alokacja środków, a ile było wniosków. W RPO kujawsko-pomorskim. Bardzo, bardzo duża, tak? Wielokrotnie większa. No i trudno. Tak jak w konkursach bywa. W jednych konkursach się otrzymuje dofinansowanie, w drugich nie, tak? Czyli to jest jedno pytanie. Dlaczego w 2008 roku z wieloletniego planu inwestycyjnego obecne władze z prezydentem Malinowskim na czele skreśliły inwestycje w solarkach? Bo tak było. Żeby nadal podtrzymywać te standardy, po co my to ciągniemy, jeśli to jest deficytowe? Zlikwidujmy to. Co już trwa 8 lat, to wiem. Ja powiem panu też tak. Ja nadal nie wiem, do czego państwo mówicie, że w 2008-2006 istniał WPGi. Bo jeszcze nie było takiej uchwały. Nie było obowiązku. Nie było, ale można, ale zgadzam się. Ale taką, można było. Ale taką uchwałę w 2009 była podjęta, pomimo że nie było obowiązku. Ja szczerze mówiąc, ja wiem, że było takie opracowanie. Na podstawie tego opracowania nastąpiła emisja obligacji na przykład 44 milionów w BGP-u warszawskim. Tak? To ja wiem, ale ja nie wiem, przepraszam, może się mylę. To nie jest materializowane, bo w formie uchwały. To jest jednak, przepraszam, ale jest jednak to różnica. Ponieważ po to się podnosi wieloletnie planowanie do rangi uchwały, żeby ona stanowiła pewną wytyczną. A jak nie jest to uchwała, to niestety, no to z roku na rok może dochodzić w uchwale budżetowej, która jest tylko roczna. Do różnych zmian. Dobrze, jeszcze teraz będę głos. Jeszcze jedną rzecz chciałbym, panie rzecz zwrócić uwagę. Otóż. A ja przepraszam, panie prezydencie, ale tutaj chyba nie bardzo zrozumiałam. Pan mówi o tym, że w uchwale budżetowej jest, że pan na bieżące pokrycie, chyba jak się nie mylę, 20 milionów złotych zaciąga kredytu. I prasa też to podaje. A pan mówi o tym, że nie zaciąga na bieżące cele? Na bieżące pokrycie deficytu. No dobrze. To... Ale nie, no szanowni ale państwo, ale tłumaczymy też. Pamięta pani, jak wyglądało finansowanie pierwszego etapu? Bieżących... Mogę dokończyć. Pamięta pani? Było tak, przychodziła faktura. Gdzie ją wysyłaliśmy? No to mówię o tak, inwestycyjnym, a teraz jej nie wysyłamy, ponieważ nie ma takiego mechanizmu. Okay, pokrywamy ją ze środków budżetu tych, które są na rachunku bankowym. Ale proszę precyzji, no. Jeżeli to idzie na jeden rachunek, to pan w uchwale wywołuje taki tytuł. 20 milionów złotych na pokrycie bieżącej. Chciałbym pani zwrócić uwagę, że pani Maskowski też takie zapisy były w uchwale. Ale myśmy nigdy nie korzystali. Ponieważ mieliście mechanizm prefinansowania. Nie, nie. A właśnie, że tak. Dobrze, no właśnie, że tak. No, zawsze była nadwyżka. Proszę pana, Pani, na odsetka zarabialiśmy milion złotych. Zawsze był deficyt w budżecie. Myśmy na odsetka zarabiali milion złotych. Ponieważ była nadpłynność budżetu. No oczywiście. No to nie jest dobrze. Nie, a wie pani, z czego się brała ta nadpłynność? Ona się brała z tego, że się dług zaciąga według wartości planowanych, a nie faktyczne. No pana Dobra, ale nie, proszę państwa, jeszcze jedna rzecz. Pan powiedział, że solanki były rozliczone na to, żeby się samofinansowały. Nie zgadzam się, ponieważ one praktycznie od samego początku się samofinansowały. Tylko wynik finansowy solarek był ujemny dokładnie o wartość prowadzonych inwestycji. Czyli bieżące funkcjonowanie solarek zawsze wychodziło na zero, bardzo szybko. Natomiast problem polega na tym, że dopóki prowadzone inwestycje, no to wiadomo, że jak się inwestuje, no to w tym okresie... To się zamienia pieniądze na majątek. Tak, pieniądze zamienia się na majątek. Państwo macie na wszystko teraz. I tak było, ale tak było. Natomiast problem, co się zmieniło za, użyję słowa nielubianego przez pana, waszych rządów, ale w liczbie mnogiej jego użyłem. Otóż zmieniło się to,
że przestaliście inwestować, a zaczęliście generować stratę. Nie, zaczęliście generować stratę. Chcę zapytać pana, proszę, jak dobrze pamięta. Tak. Jaki kontrakt NFZ miały solarki? No nie, no właśnie. No właśnie, proszę państwa, proponuję, żebyście po tej pana odpowiedzi, żebyście zasypali pana skarbnika cena, tym, czy wie, ile kosztuje dowożenie dzieci i tak dalej. A mogę panu powiedzieć dlaczego? Bo takie pytanie po prostu tak nie było. To nie jest pan powie. Co było źródłem tego samofinansowania, tego podmiotu? Dotacja również z Urzędu Miasta. Dopłacaliśmy 500 tysięcy złotych. Czyli to się nie było, nie było, gdyby jej nie było, to znaczy, że solanki już by poniosły stratę, bo nikt inny komercyjnie nie dopłaciłby tego. Czyli jednak to JST dźwigało na sobie przynajmniej część, ale... To są... Chciałam się skupić na danych, które pan nam przedstawił, czyli, że tak powiem, na przyszłości, która nas czeka. Z tego, co tutaj usłyszeliśmy, zadłużenie samego samorządu, samego miasta wynosi ponad 210 milionów. 205 milionów. Czy pan się ze mną zgodzi, a jest pan z wykształcenia ekonomistą, że dawniej długotrwale utrzymujący się deficyt, pogłębiający, był uważany za fiskalne szaleństwo? A dzisiaj stała się to jakaś moda uprawiana przez polityków, którzy do... Tak, tak. Dlaczego pan uważa, że budżet układany jest przez samych specjalistów, a nie przez polityków i że ten budżet nie jest manipulowany pod konkretne polityczne potrzeby. Ja się z panem nie zgodzę. Ale szczerze. Ze stwierdzeniem na przykład w tej chwili, że kiedy pan planuje wydatki, nie pan je, że tak powiem, w priorytetach ustawia, ale przecież w zakresie swoich obowiązków ma pan analizę celowości i zasadności wydatkowanych już środków już nie. Takiej odpowiedzialności nie ponosi. Mogę, a mogę? Ale mogę, bo pani zadaje mnóstwo pytań. No a pan sobie to ja bym, no nie dam rady. I na nie odpowie. Jakbym już zaczął tak, a pani do końca. To jeszcze nawiążę do solarek, bo to jest dla mnie temat dosyć bliski i gdzieś, że tak powiem, newralgiczny. Twierdzi pan, że poprzednio zaprogramowane solarki były od razu na stratę. To w momencie, w którym przyszła nowa władza i zdała sobie z tego sprawę po głębokiej ekonomicznej analizie, rozumiem, dlaczego nie podjęto męskiej decyzji, radykalnej decyzji i nie zamknięto czegoś, co wiadomo było, że będzie przez całe lata generowało straty. Dlaczego to było ciągnięte, skoro nie spełniało żadnego celu społecznego? Nie będzie, nie skończyła. A dlaczego wychodzi z założenia, że moje pytanie ma trwać 3 minuty? Nie, proszę panią, ja mogę odpowiadać na te pytania, ale proponowałam po dwa, bo ja nie spamiętam. No to będzie takie wrażenie, że pani zadała 10 pytań, po czym ja naprawdę z połowy zapomniałam. A ja chętnie na każde. I zakończę ostatnim, dla mnie najważniejszym. Proszę powiedzieć, jaką politykę władze miasta przyjmą, by wyjść z tego deficytu, skoro na 28, 30 lat bez mała, jesteśmy... Do 2028, jak jesteśmy 2013, to nie 28. Jesteśmy zaprogramowani na spłacanie długu, czyli, że tak powiem, wszystkie siły, energia pójdzie w tym kierunku, prawda? Z czego będzie wynikał rozwój tego miasta? Odpowiem na pierwsze pytanie. Szanowny, proszę. Ale pan się tym tematem zajmuje, a my jesteśmy tylko miesięcznie. Ale dlatego chcę odpowiadać. To już dajcie, tak? Jeżeli pani mówi o szaleństwie, ale niestety to już popadnę tu w akademickość. Ja bardzo chętnie bym państwu powiedział, dlaczego będą uchwalone budżety z deficytem. Będą. I to nie tylko w grudniu. One będą uchwalone na całej Polsce, bo na całym świecie są za generalne. I to nie jest problem uchwalania budżetu z deficytem. Przepraszam, w domu państwo najczęściej też nie kupujecie samochodu za pieniądze odłożone w skarpetce albo mieszkania. Jeżeli państwo chcecie finansować infrastrukturę, która jest kosztowna i niestety buduje ją się, a potem ją się długo eksploatuje, to są przynajmniej dwie przesłanki, dlaczego się to robi przez dług. Po pierwsze, jakby pani to zrobiła bez długu, to proszę spróbować zbudować trasę średnicową, nie zaciągając długu. To znaczy, że to pokolenie, w obrębie którego trwałaby budowa, musiałoby się wyrzec z wielu rzeczy. Tak?
To jest, to się mówi, to jest argument społeczny, dlaczego, dokończę, to jest argument społeczny, dlaczego się samorządy zadłużają. Ekonomiczny po prostu nie dadzą rady. Proszę zwrócić uwagę, że taka trasa szybicowa to jest tam 100 ileś milionów złotych, przy czym budżet miasta to jest około 400-500, to jest 1/3 budżetu. Ale okej, dlatego, że mamy perspektywę unijną. Ja mówię o normalnym już momencie, kiedy perspektyw nie będzie. Ja mówię, dlaczego będą budżety z deficytami. Dlatego, i to nie jest złe, że one są. Tak? Tylko one powinny być tak zbudowane, żeby istniała realna szansa spłacenia. Druga moja odpowiedź. Niestety państwo nie zobaczyli wszystkiego. Wiesz, przepraszam na emocje. Ja rozumiem, bo to jest też kwestia na spotkanie. To by trzeba było tam z godziny pokazywać. Państwo nie zobaczyli tej prognozy, która mówi, z czego bierze się spłata. I ona się bierze z prognozy dochodów i wydatków. Szanowni państwo, w każdym samorządzie, w tym Polsce, prognozuje się na ten okres dochody i wydatki. I powiem szczerze mówiąc, ponieważ też powiem za chwilę, kto ocenia tą prognozę, kto jest najbardziej surowym recenzentem tej prognozy. Proszę akurat nie regionalna izba prawnikowa. Proszę państwa, nasza prognoza jest płaska. Co to oznacza? Że dochody rosną poniżej PKB, a wydatki poniżej inflacji. To znaczy, że ona jest tak ostrożna, jak tylko już można ostrożnie zrobić. Już się bardziej ostrożnie generalnie nie da zrobić, a nadal pomimo bardzo silnych przepisów, teraz wchodzi taki artykuł 243, wszyscy mówią, że to jest rzeźnia dla samorządu, bo on po prostu tak mocno trzyma rozwój długu, bardzo wszyscy na to narzekają, to pomimo tak silnych, to my nadal trzymamy tą regułę. Ona jest obowiązkowa, ona sprawdza akurat regionalna. Kto jest recenzentem długu miasta? Banki, czyli ci, którzy pożyczają pieniądze. Oczywistym faktem jest, że miasto nie ma zdolności upadłościowej. Miasto nie może upaść. Gdyby się tak zdarzyło, to minister finansów takiej tam procedurze pomoże miastu i tak dalej. Ale skąd jest wiadomo, że miasto jest względnie dobre? Bo ja nie lubię słów bardzo dobre. Dla mnie, jak już jest coś względnie dobrego, to jest, uważam, nieźle. Że nasz dług, który my emitujemy na pokrycie deficytów, jest notowany bardzo dobrze. Znaczy poniżej średniej na rynku. I stąd widzimy, że w ocenie takich instytucji, ja wie pani co, ja nie wiem, kto jest w stanie lepiej ocenić WPF model niż bank, skoro banki się zawodowo tym zajmują. I skoro w każdym naszym przetargu, który organizujemy na emisję długu, bierze udział Wielka Trójka, PKO SA, PKO BP i BGK, to proszę sprawdzić sobie, bo to jest do sprawdzenia, że nie biorą te banki udziału w każdym samorządzie w przetargu. Albo jak biorą, to marże są zdecydowanie niskie. Ja państwu powiem tak, nikt nie lubi być zadłużony. Czy też nie lubię. Natomiast proszę mi pokazać przedsiębiorstwo, większą korporację, która się finansuje ze środków własnych, poza pewnymi wyjątkami, na przykład przemysł farmaceutyczny. Tak, bo tam jest taka nadwyżka, że w ogóle nie ma o czym mówić. Ale generalnie rzecz biorąc, praktycznie każda gałąź przemysłu, a zatem i samorządy, które są wytwórcami sporej infrastruktury, będą się dłużnie finansowały. Czy nam się to podoba, czy nie? Ważne jest to, o czym pani skarbnik powiedziała, żeby na przykład wykorzystać ten okres i te dodatkowe finansowanie, co wtedy powoduje, że ten dług będzie mniejszy. Kredyt jest czymś. Jeszcze dlaczego nie ocenią celowości? Przepraszam, bo to jest ad persona. Szanowna pani, ale nie, no jest, bo to jest pytanie, ale ja nie mówię, że to jest, tylko pani się mnie zapyta, więc ja pani chcę odpowiedzieć. Dlatego, dlaczego powiedziałem. Szanowna pani, 60 jednostek, przecież ten budżet realizuje jedna jednostka. Tylko 60. Proszę sobie wyobrazić, czy skarbnik miasta miałby ocenić celowość każdego wydatku w każdej jednostce. Poza tym, ja chciałbym powiedzieć jeszcze pokrótce, jak się rodzi wydatek. Jak się rodzi wydatek? Zaciąga się zobowiązanie. Kto zaciąga zobowiązanie? Przecież nie skarbnik, tylko ta osoba, która realizuje zakres rzeczowy zadania publicznego. Naczelnik wydziału, kierownik komórki, kierownik jednostki. To ocena po zaciągnięciu zobowiązania jest bez sensu. Znaczy oczywiście nie przysługuje prawo weta z ustawy, bo ustawa mówi, że jest prawo weta, ale tego się nie zapisuje w regulaminie, bo to z ustawy wynika. I ocena celowości wydatku jest oceną po, a nie przed. Natomiast jak już jest zaciągnięte zobowiązanie, to ta ocena jest słabsza, prawda? Czy pan kontroluje wydatki w ogóle? Co pan rozumie przez słowo kontrolować wydatki? Na przykład, na część obwodnicy, tak? Zarząd potrzebuje 2 miliony, tak? A oni chcą od pana 4 miliony. Szanowny panie,
Jednostka jest zasilana poprzez skonsolidowany rachunek bankowy. To znaczy to, ale no to kończę, no tak pan chce, to ja pan powiedział, jak to się dzieje. To się dzieje tak. Jednostka w ciężar rachunku płaci 2 miliony na podstawie faktury, po czym my uzupełniamy dokładnie wartość faktury. Panie, no? Proszę pana, pan ma mówić tylko tak. Nie, proszę pana, pan nie będzie mówił, co ja mam powiedzieć. Nie, to proszę powiedzieć na przykład, no, bo jeszcze nie ma. Żebyśmy to zrozumieli. Okej. Dobrze. Dobrze. Celowość i zasadność danego wydatku. Na przykład w tej chwili w Kurierze Grudziąckim przeczytałam informację, że zawiązała się grupa zakupowa, duża. Że sam projekt... Ale realizowany przez Grudziąski Park Przemysłowy, czyli poza budżetem miasta. Czyli poza budżetem. Aha, czyli to budżetu miasta nie dotyczy, tak? To są środki, które zadają... Tak, częściowo, spółki częściowo projekt unijny, tak? Nie, przepraszam, milion idzie z Funduszu Europejskiego Rozwoju, natomiast... No to jest środki unijne. Idzie skąd? Milion 600. Ze środków własnych spółki. Spółka jest spółką prawa handlowego i z tytułu prowadzonej działalności ma własne środki. Czyli zdecydowali, że wydają takie pieniądze na przyszłą grupę zakupową. Nie, spółka nie ma takich pieniędzy. No, to ci, co będą korzystali z tego rodzaju usług, muszą płacić. Skąd spółka ma? Muszą, szanowni państwo, miasto do tego nie dołoży pieniędzy w fazie projektu. Jak będzie uczestnikiem, to spółka będzie pobierała, ale spółka na ten cel pańska nie zaciągnęła długu, więc finansowała to, jak rozumiem, ze środków własnych. No to dobrze, może nie ma tu na przykład. Dobrze, to jest jakiś inny. Ja jestem w takiej jednostki, która będzie korzystała z grupy zakupowej. Ja tam, gdzie ja pracuję, że sami robiliśmy to. Pracownik jest zatrudniony, nie na specjalnym etapie, tylko po prostu to jest jego dodatkowa... Zakres obowiązków. Dostaje normalną pensję. Pensję. W tej chwili tworzy się grupę zakupową i będziemy my musieli jej płacić. No, oczywiście. Dobrze, a okej. A robi się to dlatego, znaczy nam się tłumaczyło, że będą oszczędności z tego powodu. I między innymi dlatego łączy się Domy Pomocy Społecznej. W tym momencie ja mam wrażenie, że ta grupa zakupowa jest powołana tylko i wyłącznie po to, żeby nam udowodnić, że można to zrobić poza nami. Ale ja powiem pani... Mało tego, ja mam jeszcze inne pytanie. Ale jakbym mógł odpowiadać, państwo właściwie nie macie pytań. Państwo mi chcecie, rozumiem. Państwa oburzeni, zdenerwowani. Ale jak już, bo wie pani co, bo za chwilę zapomnę. Nie ma problemu, może pani zadawać, jak państwo... Mi to naprawdę nie ma. Ja mogę to do 12, jak dam radę i nieprawda. Odpowiadam, dlaczego? To, co pani tu powiedziała, to jest prawda. Przyjmuje się takie założenie, że centralizowane zakupy są tańsze. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałbym państwu zwrócić uwagę, że państwo pracujecie w jednostkach sektora finansów publicznych i nasze zakupy nie są zwykłymi zakupami, tylko są generalnie zakupami przez system prawo zamówień publicznych. A ponieważ akurat wydział, który ja nadzoruję, kontroluje jednostki podległe i jak świat światem, zawsze w tym prawie zamówień publicznych były nieprawidłowości. Więc centralizowanie takiej procedury to jest zdjęcie też z kierowników jednostek odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych, która za to jest, tak? To, co się mówi w projekcie, co państwo rozumiecie, a co państwo odbieracie negatywnie, to jest jedna sprawa. Wie pani co, ja bym tak do końca w życiu do wszystkiego nie podchodził, że we wszystkim jest drugie dno. No nie, ale przepraszam pani, tak, ja to też rozumiem. Wiesz, szanowni państwo, jak jest coś nowego, to naturalną reakcją na coś nowego jest też strach, albo obawa, albo takie przeciwdziałanie. To jest dla mnie też oczywiste. Panie Sadniku, nie wiemy, jak się zakończy to ta grupa zakupowa w Grudziądzu. Natomiast podobne próby w innych miastach były robione i jak na razie one oszczędności nie przyniosły, natomiast przyniosły korupcję na ogromną skalę. To trzeba zawiadomić CBA. Tak, bo nie, w wielu miastach ale CBA rozpracowało. Ale pan to mówi, nie, ponieważ ja nie mogę już po samych pytaniach, które skierowano do jednostek, gdzie jednostki musiały wykazać dokładnie jak, co, gdzie, ile i tak dalej, to ja mam powiem jedno. Ten materiał, który zostanie w ten sposób zebrany, to jest bezcenny skarb dla przyszłych zwycięzców wszystkich miejskich przetargów. I po to się to robi. To jest moja opinia. Tak, to jest moja opinia. Ja jej panu nie przypisuję. Ale po to się to robi. Nieprawda. Po to się to robi. Tak. Nieprawda. Ale rzeczywiście pan nie ma tutaj pewnie na to... Nie, szanowny panie, ale teraz muszę powiedzieć, że grupa zakupowa to jest też trochę mój pomysł. No, być może... Zaklaszcie państwo. Państwa reakcja.
fakty są też naprawdę przedziwne. Że jeżeli państwo wszystko tak traktujecie jak pan, że jest korupcja, to odpowiedzią cywilizacji, że w ogóle korupcja jest takim zjawiskiem, które zawsze występuje i będzie występowało. Ja powiem, że szanowni państwo, to jest też odpowiedź na to, żeby nie było korupcji. Ale mogę dokończyć. Wie pan, mogę dokończyć? Czy już nie mogę? To powiem panu dlaczego. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, jak odbywają się teraz zakupy w jednostkach? Pan każda jednostka kupuje na własne potrzeby. Czy sądzi pan, że tam nie ma korupcji? Co? Być może nie jest, no właśnie, ale uważam, a tu pan już wie, tam pan mówi być może, a tu pan już wie, że będzie. Gratuluję. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, szanowni państwo, ma pan rację, w mniejszej skali. Dokończę, w mniejszej skali. Tak. Ale w większej ilości jednostek. Więc nie wiadomo, czy jak się sumuje większą skalę, to wyjdzie. Tego w ogóle nie wiadomo, bo z rejestrowaniem pani skarbnik. Właśnie, a widzi pani, a dużą jednostkę, która będzie organizowała te zakupy grupowe, to będzie wiadomo, kto to jest. Przy obecnym poziomie technik operacyjnych, gdzie można każdego podsłuchiwać, a Polska, jeżeli chodzi o liczbę podsłuchów, to jest top Europy, to myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby te kilka osób, które tam będą pracowały, prześwietlić na wylot. Znaczy ja powiem też tak, ja nie twierdzę, że mam rację. Ale niestety, przykro mi, uważam, że pan też nie ma prawa twierdzić, że pan ma. To dlaczego? Życie pokaże. No właśnie, dlatego życie pokaże. Proszę państwa, jedno pytanie mam jeszcze. Pan Sikora, że tyle co pamiętam, był dwa razy w Chinach. I ja to nie widzę żadnych. To są też wydatki, proszę państwa. To są też moje wydatki. Ja dałem tam złotówkę, proszę pana. Szanowny panie, ale ja mam. Pana uzasadnione pretensje prosiłbym o skierowanie do tego, kto go wysłał do tych Chin, bo ja go nie wysłałem. Ale pan płacił za to. Szanowny panie, pan nie płacił. Ja nie płacę. Ja panu już wytłumaczyłem, jak to wygląda. Ja nie zaciągam zobowiązań. Zaciąga jest zgodnie z upoważnieniem wyznaczony pracownik, kierownik jednostki. Tak? Ja likwiduję rachunek, mam prawo wyrazić swój sprzeciw. Ale zapytałem się pana, co oznacza według pana kontrola wydatku. Budżetu. Ale co pan, jak to pan rozumie? Już panu mówię. Jeden wydział ochrony, tak? Ma fundusze przymusowe, tak. A wydała 500, to pan tego nie rozumie. Szanowny panie, nie może wydać 500. A jak wyda, to co? Nie może. Ale dobrze. Jesteśmy po rocznej kontroli, po okresowej kontroli. Szanowny panie, pan nie chce wiedzieć, jak to działa, ale pan wie, jak to działa. Ja chcę wiedzieć. No to mogę wytłumaczyć? A mogę? Nie, trzymajmy się jednak pewnego porządku. To znaczy, pan skarbnik, wszyscy wiemy i wiemy, jaki jest nasz stosunek do turystyki chińskiej. Pan skarbnik tylko odpowiada, że był ktoś, kto go wysłał, w związku z tym pan skarbnik ten rachunek zapłacił. No i okej, to jest oczywiste. Myślę, że to rzeczywiście tutaj niedawno pytanie miało. Ale nie pan, to jest trochę dobrze. Ustawienie mi w określonej. Dobrze, mówienie. Ja nie będę przepraszał za to, że coś. Dobrze, mówienie, że. Zresztą wygłaszanie wykładu nie jest niczym nagrane. Nie, jest proszę pan. Nie jest niczym nagrane. Natomiast oczywiście wszyscy mamy doskonale świadomość, że gospodarka i samorząd i tak dalej bez kredytu nie istnieje. Tylko problem polega na tym, na ile mamy zdolność, co się dzieje w finansach publicznych. Jeżeli kredyty bardzo rosną, a jednocześnie potencjał miasta nie rośnie w takim samym stopniu. A z czego pan wywodzi? Z tego chociażby, że inwestycje robione w Grudziądzu nie przekładają się na ilość podmiotów płacących podatki, ilość powstających firm. Bezrobocie w Grudziądzu rośnie dwa razy szybciej niż w Polsce. Bo miasto dbało o nas. Jestem świeżo po danych. A powiem szczerze mówiąc, nie zgodzę się, co mają jeszcze głosy. Tak. Nie, a ja, ale chcę tak dokończyć. Więc proszę państwa, bezrobocie kiedy malało, to w Grudziądzu malało dużo wolniej niż w całej Polsce. Teraz, kiedy rośnie, rośnie w całej Polsce, to prawda. Ale w Grudziądzu rośnie prawie dwa razy szybciej. Jaki jest tego wniosek? Że żadnych inwestycji nie ma. Że tu inwestycje w tym mieście nie zamieniają się na miejsca pracy, na podmioty gospodarcze itd. I mówienie o tym. Mówienie o tym, że
w mieście. Nie jest pan zdolny do tego. W mieście. Ale proszę nie przeszkadzać. W mieście, gdzie poziom bezrobocia jest zastraszający, gdzie poziom wyjazdów za granicę młodych ludzi jest dwa razy większy niż ten sam współczynnik wreszcie w kraju. Może pan podać źródło danych? Powiatowy Urząd Pracy i Główny Urząd Statystyczny. Te dotyczące bezrobocia to są wprost Powiatowego Urzędu Pracy, że to jest dostępne w internecie. Nie, jeszcze to chciałem zapytać, bo to jest dane, powiem tak, jeżeli... Mi się wydaje, że taki statystyk nie da. Są, oczywiście, że są. Oczywiście, że jest na terenie miast. Tak. Proszę sprawdzić. Główny Urząd Statystyczny. I wtedy mówienie o tym, że zadłużanie miasta niczym temu miastu nie grozi, jest po prostu nieprawdą. Ale jest po prostu sprawdźmy to. Spada dochodowość. Pan sam mówił, że z PIT-u. Ale chwileczkę, w tym roku. Nie, co roku jest. Nie, no szanowna pani, co roku rosnie. Mam pokazać szereg w czasie. Ja powiedziałem, że w tym roku do miesiąca czerwca, mogę pani powiedzieć tak, do lipca realizujemy 103%, mogę dokończyć 103% planu, przepraszam, wykonania zeszłego roku. Natomiast nie realizujemy planu. Ale zaraz, myślę, że się pan zagubił. Dochodowość rośnie, ale sekundę, teraz ja. Dochodowość rośnie, według pana, rosła do teraz. Rosła. I zadłużenie rosło? No to przecież zadłużenie powinno spadać. Nie, nie, ale co ma zadłużenie do dochodowości? Bo przecież na inwestycje przeznaczacie. Mogę zakończyć. Dobrze, to ja powiem. Ja mówiłem o okresie od 1 stycznia do 30 czerwca. Ja powiedziałem tak, że w tym okresie PIT spadł. Ale w tym sensie, że spadło jego tempo dynamiki wzrostu. My zakładaliśmy średniorocznie, że będzie to 107%, bo tak zaplanował, ponieważ PIT planuje generalnie kwoty ministra finansów i przekazuje samorządom, więc my przyjęliśmy prognozę ministra. Natomiast nie wzrosło 107, a 103,4 do lipca. No tak, ale i tak czy tak dochodowość spadła. Ale co to ma, szanowna? No więc jak dochodowość nie, spadła, proszę to panią, nie muszę... Dochodowość spadłaby, gdyby dynamika była poniżej 100%. Na razie w okresie od stycznia do lipca zainkasowaliśmy o 3,4% więcej. Ale to ciągle mówię o wartościach planowanych. Nie, o mówię o wykonanych. Planowane jest 107%, a do lipca jest zrealizowane 3,4%. Ale okres półrocza jest nieporównywalny. No to o czym my mówimy? Zapewne będzie mniej. Ale proszę pana, ja wciąż nie wiem, dlaczego inwestycje przesuwacie z roku na rok, a deficyty planowane utrzymujecie. To rzeczywiście szanowna pani, nie wiem, ale mogę powiedzieć, jasne. A mi się wydaje, że jednak powinna pani wiedzieć, z czego wynika deficyt, to jest dochody minus wydatki. Jasne. Ponieważ w samorządzie nie można zaciągnąć długu, który jest nieskorelowany wprost z deficytem. No, ale co to ma do rzeczy? Ale mogę dokończyć. To ma to do rzeczy, że to, co zadłużamy się, wynika tylko i wyłącznie z układu planu. Tak? Nie może pani wziąć więcej długu niż na pokrycie deficytu. Ale mi się wydaje, że pani nie do końca, bo ja jeszcze do końca. Z szacunkiem, niech pan posłucha. Jest budżet. Planuje pan na inwestycje, rzucam kwotę tak. 300 milionów. Tak. I deficyt przy tym 100 milionów. Tak. Wykonuje pan inwestycje tak. za połowę, tak. bo przeważnie tak. 50%. A deficyt jest taki sam. To jest niemożliwe. No jak niemożliwe? A niech mi pani pokaże to na jakimś przykładzie. Oczywiście, że pokażę. Ale bo analizowaliśmy. Nieprawda. Wiecie, no jakżeż to jest? Ale to jest nieprawda. Inwestycje przerzucacie, a deficyt szanowna pani, deficyt to jest różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Ale nieprawda. A mogę powiedzieć, dlaczego nieprawda? Ponieważ nie wolno jest pani przekroczyć wydatków pożyczek. Ale pan mówi o teraz, ja mówię o. Ale wie pani co, jak zaczniemy tak mówić teraz, tu raz nie, nie, to pani skarbnie. No pani nie ma sensu. Czego nie usłyszałem? Mówił pan bardzo szczegółowo o tym, z czego pochodzą dochody, prawda, podatki, dochody lokalne i tak dalej. A jeżeli chodzi o wydatki, tak. jakie jest na półrocze wykonanie wydatków inwestycji? Ale podawałem. Nie, nie było. Ale rzeczywiście. Inwestycje nie ale zaraz pan. No dobrze, okej. Okay. Być może, jeżeli 24%, to znowu jest to jakaś. Ale też powiedziałem dlaczego.
Czy pan nie słuchał? Powiedziałem dlatego, że to jest charakterystyczne w ogóle do wykonania budżetu. Ale w pierwszym roku też było tak charakterystyczne i na koniec roku mieliście głębokie nie wykonali. Znowuż mieliście. Tak. Ja powiem panu też tak, ponieważ przede wszystkim w mieście realizowane są zadania wieloletnie, a one co do swojej zasady mają tendencję do przesuwania się w czasie. Ponieważ wykonanie planu finansowego podąża za wykonaniem planu rzeczowego. Zgadza się czy nie? Czyli trzeba najpierw mieć fakturę, żeby ją zapłacić. A żeby mieć fakturę, to trzeba mieć odebrany kawałek roku. I tak od paru lat nie wykonujecie... Ale na razie to, wie pan, sam pan przed chwilą apelował, żeby pytania były kierowane do mnie. Bo jeżeli, jak rozumiem, przed chwilą powiedziałem panu, że trzeba mieć fakturę, żeby ją zapłacić, a faktura wynika ze stanu rzeczowego, to jak pan sądzi, kto za postęp rzeczowy inwestycji odpowiada i kto by mógł panu odpowiedzieć tak szczegółowo na to pytanie. Bo jeżeli przejdziemy na poziom ogólników, to szanowni państwo, jestem urzędnikiem, ja nie jestem politykiem. No, trochę zadaje się pan, ale nie, ja jestem gotowy się zgodzić, że rzeczywiście nie mamy dzisiaj tutaj przed sobą głównego winowajcy tych rzeczy, prawda? Bo pan jest uczestnikiem, jak powiedzieć. Ale moment. Pani się zgłasza, chce pani zabrać głos? Ja mam do pana skarbnika malutkie pytanie. Jest pan skarbnikiem miasta. Powinien przynajmniej wedle mnie mieć pan dostęp do konta tego jednego, które ma miasto, tak? I pan twierdzi, że pan nie wie, co się na tym koncie dzieje. Czegoś nie rozumiem. Nie, szanowna pani, nigdy tak, nie pan powiedział, że pan nie ma po prostu świadomości, co się na tym koncie dzieje. Nie, a pan tak mnie źle zrozumiała. Ja nie powiedziałem, że nie mam świadomości. Dlatego pokonu prowadzi się całą... Skąd się biorą pieniądze i ale mogę pokończyć? Ja mam pełną świadomość, bo tego pokonu prowadzicie szczegółową ewidencję księgową. Pełno i tam wiadomo każda złotówka, z czego wpływa i wypływa. Ja nie mam dostępu do tego konta w sposób techniczny, taki wprost. Ja go nie obsługuję, obsługują go wyznaczeni pracownicy. Na dowolną chwilę mogę zażądać dowolnego zestawienia. Ja tylko powiedziałem, że na tym konto wpływa każdy tytuł dochodów i każdy tytuł do wydatków. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Wpłaciła pani jednego dnia 50 zł i drugiego dnia 50, tak? A trzeciego wypłaciła pani 30. To z których 50 pani wpłaciła te 30? Z których, które, tak? Tego się nie da zrobić. Ja tylko tyle powiedziałem, że jak wpływa to moment, tak? Wiele w ciągu, to co wypływa, to żeby powiedzieć, że to wypłynęło z tego już jest nie do stwierdzenia, bo to wypływa z salda. I przepraszam, tylko tyle powiedziałem. Ja bym też prosił, żeby państwo nie dorabiali. Proszę państwa, nie, muszę zachować się, ale nie, nie, pan dzisiaj wykorzystał nikt pytań. Naszą urzędu. Ale nie, naprawdę. Składek kryzys. Ona pójdzie na nagrodę dla pracowników Urzędu Miejskiego czy myślę, że to też trochę nie jest pytanie. Ale mogę odpowiedzieć, Przepraszam też dlaczego. Bo doszło po raz pierwszy w historii no w ogóle takiego układu budżetu, że z nakazu, zresztą uważam bardzo słusznie Regionalnej Izby Obrachunkowej, że tak się chyba tak w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, wydatki całości tego zadania tkwią klasyfikacji tego zadania. Ja powiem tak, urzędnicy są finansowani bez względu na to, w jakim wydziale pracują z takiego działu 750 administracja. Tak się klasyfikuje ten wydatek. Zarząd dróg miejskich też? Zarząd nie, bo już jest odrębną jednostką budżetową. Czy te koszty tak spadły? Nie, nie spadły. Nie spadły te koszty, ponieważ jakby pani zobaczyła wspólnotę, która pokazywała te koszty, to ja sobie zrobiłem coś takiego. Do dwóch tańszych samorządów od nas dodałem koszty ich zarządów dróg miejskich i naszego. I tak byliśmy na trzecim miejscu. A bardzo chętnie udostępnię tę analizę. Ale tylko dokończę. I teraz proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwszy wyjątek, gdzie sytuacja jest taka, że dochody wpływają w tym dziale i wydatki wszystkie osobowe, rzeczowe, majątkowe też w tym dziale. Czyli będzie bardzo łatwo, można sprawdzić. Ja powiem tak, jesteśmy po kontroli NIK-owskiej. NIK przyjechał do nas na kontrolę tego zadania przed rozpoczęciem jego i bardzo dokładnie i precyzyjnie to kontrolowali, włącznie z kontrolą list płac, które są księgowane, osób, angaży tych osób, zakresów obowiązków. Także szanowny panie, władza nie przeznaczy tego na nagrodę. Dziękuję. Dobrze. Jeszcze mam takie pytanie. Ostatnie. Sprawa odpowiedzialności za zadłużenie miasta. Jak to wygląda? Mówił pan tutaj, mówiąc o zadłużeniu, porównywał to do rodzin, że rodziny też, żeby inwestować, muszą kredyty brać i tak dalej. Ale jeśli rodzina weźmie kredyt, nie spłaci, to spadkobiercy spłacają, na majątek wchodzą i tak dalej. Pan w tej chwili jest skarbnikiem,
okres spłaty ostatnich kredytów mija w roku 2028. Ja bardzo chętnie będę. Na pewno przez ten rok, do końca kadencji, te kredyty, okres się wydłuży o następne kredyty. Może to będzie 2035, może 2040 rok. Nie sądzę. 2030 przyjmijmy. W 2030 roku na pewno nie będzie pana już. Na pewno nie będzie prezydenta Malinowskiego z różnych względów. Z różnych względów. W urzędzie miasta, w urzędzie miasta. A wie pan, ja powiem panu. Przejmą tą obsługę tego zadłużenia następcy państwa. Wy państwo odchodzicie. Wyście zaciągnęli te kredyty. Jakie ewentualnie wy poniesiecie konsekwencje odchodu urzędu miasta za kredyty, który okres spłaty przypada na 2020 roku? Nie proszę nie porównywać tego do tego. Proszę państwa, tak żyjemy na całym świecie. Nasze prawnuki będą spłacały długi Donalda Tuska, które teraz zaciąga. Żyjemy w świecie głębokich i tu nie oczekuję przecież od pana skarbnika. Ja myślę, że tak. Jak pan wie dobrze o tym, pan prezydent Malinowski, ja jako ta władza, też po poprzedniej ekipie, że tak powiem, ja nie lubię bardzo tego słowa, dla mnie jest bardzo periodyczna. Ja nigdy się nie wyrażam o nikim per ekipa. Szanowny panie, też przejęła te długi. Ja się zgadzam z panem. Szanowny panie, nie ma w procedurze prawnej odpowiedzialności za wyjątkiem pewnych przypadków, tak? Trzeba udowodnić przestępstwo. To chyba nie jest pytanie do mnie. To jest bardziej pytanie do posłów, na przykład pana posła Dzięcioła, pana posła Szymańskiego. Czy być może nie trzeba było takiej regulacji? Powiem panu tak, ja się skłaniam, że trzeba by było. Naprawdę. Proszę przeczytać, napisałem jakiś taki artykuł do wspólnoty. Dość pomnikomani. Tak? Dziękuję. Proszę państwa, dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie, za gorącą dyskusję. Jeszcze inwestycje medyczne interesują. No dobrze, pani Stasiu, drodze wyjątku, jeszcze ostatnie pytanie, proszę bardzo. Takie pytanie. Tak. Te inwestycje powołano po to, żeby wypchnąć wydatki do tej spółki. Wydatki szpitala oczywiście. Żeby podmiot klasy spółka prawa handlowego mogła się zadłużyć, ponieważ podmiot SPZO zadłużyć się może tylko i wyłącznie przy poręczeniu miasta. Ale to jest chyba mechanizm, który jest stosowany. Dobrze, ale teraz ta spółka funkcjonuje, nie? Czy nie funkcjonuje? A z czego to pytanie wynika? Znaczy, pytanie wynika z tego, że... To nie rozumiem. Dlaczego miałby nie funkcjonować? Pan dyrektor na spotkaniu z udziałem dyrektora handlowego powiedział, że spółka bierze kredyty, a te kredyty przejmuje następnie właśnie w jaki sposób? Szpital. Proszę, ja bym bardzo chciał. No właśnie chciałem to powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że szpital ma formułę SPZOZ-u, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. No to jest klucz do tego, ponieważ ten podmiot jest osobą prawną zgodnie z tą ustawą o działalności leczniczej oddzielnej. Ale niestety jej status jest taki, że taka osoba prawna jak SPZOS nie uzyska finansowania na rynku komercyjnym. Dlatego jest potrzebny podmiot pośredniczy szpitala. Ona jest inaczej oceniana. A czy nikt nie udzieli SPZOS-a kredytu bez poręczenia miasta? Ale szanowni państwo, z czego wypływa zdolność kredytowa tej spółki? Ze siły szpitala. Z siły tego, że to jest regionalny szpital, że on sobie bardzo dużą populację, z tego, że jego kontrakt jest wystarczający. Spółka, która nie ma majątku i ona ma kapitału. Ale jak pan widzi, pan chyba, ja myślę, że to pytanie powinno paść do tego, kto udzielił pożyczkę, a nie do mnie. Ale czy to nie jest tak, że te budynki powstałe z tych kredytów nie są własnością szpitala? No własnością szpitala. Oczywiście, no bo szpital je wybudował, za nie się płaci. A pan gwarancją spłaty, znaczy kto to gwarantuje spłatę? No przecież szpital nie gwarantuje, bo nie ma prawa poręczeń. Szpital przekazuje, spłaca dług spółce, a spółka spłaca dług pożyczkodawcy. Jeszcze to nie spłaca. Na razie bierze. No ale dobrze, ale to będzie spłacała. To będzie spłacała. No dobrze, ale w tej chwili, żeby bank udzielił kredytu tej spółce, która nie ma majątku. To zabezpieczenie tego jest? Grunt. Nie tylko, też kontrakt, tak? Nie, te budynki powstały, prawdopodobnie są zabezpieczenie. Te budynki, które powstają, to jest własność tego banku, który będzie kredyt. Przepraszam najmocniej, ponieważ powiem szczerze mówiąc rzecz tak. Państwo mieliście pana dyrektora Nowaka.
Znaczy ja się nie uchylam, ale powiem szczerze mówiąc... Ale rzeczywiście, no to jest... Nie, to jest sądzę, my pytamy pana, dlatego że dyrektor Nowak nam tutaj udzielił na takiej odpowiedzi, która nas nie zadowalała, natomiast sądzimy, że miasto jakąś kontrolę nad szpitalem, nad... Ale ja nie słyszałem, że poręczenie, znaczy w ogóle musiałby być to nie poręczenie, a zastaw albo tak, bo na majątku się nie robi takiego czegoś. A poza tym chciałbym zwrócić. Proszę Państwa, prosimy. To nie przeszkadza. Dla mnie, że to nie przeszkadza. Ale naprawdę. Prosiłbym. Ja o takim mechanizmie nie wiem, nie jest mi znane. Sądziliśmy, że miasto poręcza. Nie. No miasto nie poręczyło. Pan zaprzecza i szpital zaprzecza. Ale ja nie zaprzeczam, ja mówię, że tak jest. Ponieważ ja na pewno takiego poręczenia nie podpisałem. Czyli bez kontrasygnatycka. Te budynki są własnością tego, który życzył. Nie. No bo jeżeli pożyczkodawca daje pożyczkę spółce, a spółka daje pożyczkę szpitalowi, to niestety właścicielem wybudowanych za pożyczkę majątku jest szpital, tak? On ma... spółka ma regres do niego z tytułu pożyczki, a pożyczkodawca regres do spółki. Ale tak? Nie wierzę, żeby istniał bank, który pod takie zabezpieczenie byłby w stanie złotówkę. Przecież szpital jest dyrektor mówi, że to jest bank, amerykańska grupa finansowa udzieliła kredytowania. Ponieważ tak, jeżeli chodzi o GIM, to ten jest podmiot z udziałem Skarbu Miasta, tak? I żeby dopowiadać, trzeba uchwała. Jest uchwała i jest uzasadnienie tej uchwały. Zaciągamy przez te podmioty pożyczki, które mają prawo zarobić, były stosowne procedury przeprowadzone, tak? Czyli jest pełna dokumentacja tych procedur. Więc też jakby nie widzę problemu, żeby w detalach i w szczegółach... Myślę, że trzeba sprawę zbadać, ponieważ zresztą z Siemensem mamy już jeden precedens w Jastrzębiu, gdzie nastąpiło przejęcie szpitala za bezcen tak naprawdę. I nie wiadomo, czy podobny, czy tam nie działa podobny mechanizm, chociaż czyli, że nie mogę powiedzieć. Nie bank. Tak. Nie bank? Nie. Proszę Państwa, dziękuję za cierpliwość, za dyskusję, za pytania. Dziękuję również panu skarbnikowi za przyjęcie zaproszenia i udzielenie nam tych wyjaśnień. Myślę, że wszystkie nasze wątpliwości do rozwiania nie zostały, ale to i sądzę, że wnioskiem z tego dzisiejszego spotkania jest to, że w zasadzie będzie następnym krokiem, który tutaj do pana przewodniczącego kierujemy, jest to, że następne spotkanie powinno odbyć się z panem prezydentem lub wiceprezydentem, bo na wiele z tych pytań, na które pan skarbnik nie odpowiedział, bo jakby wykraczały poza jego kompetencje, możemy dostać odpowiedź tylko u źródła. Proszę Państwa, ja chciałbym bardzo poprosić, dziękuję bardzo panu.